Panie ministrze, magnificencje, dostojni goście, drogie studentki, drodzy studenci. Vivat Akademia. Stając przed wami jako rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, pragnę poruszyć kilka zagadnień, które uważam za uniwersalne i ważne. Istota naszej pracy badawczej i dydaktycznej opiera się nie tylko na niezwykle istotnych fundamentach nauki, ale także na fundamentalnych wartościach humanistycznych. Co więcej, jestem przekonany, że te same fundamenty dotyczą studiowania. Dlatego tym zagadnieniom poświęcę swoją mowę inauguracyjną, inaugurującą rok akademicki 2023-2024 i skieruję ją do uczących i uczonych. Wolność, słowo odmieniane na wiele sposobów, wartość jakże ważna i tak pielęgnowana w naszym środowisku. Przypisuje mu się wiele znaczeń, rozpatrywane jest w różnych kontekstach, aspektach, a każdy z nas może postrzegać je odmiennie. Zazwyczaj wolność jest rozumiana jako pewien brak ograniczeń, ale czy brak ograniczeń to droga do prawdziwej wolności? Czy czyni wolność prawdziwą? Starożytni zauważyli, że być wolnym to przede wszystkim być panem samego siebie, nie być niewolnikiem własnych słabości. Natomiast zgodnie z chrześcijańską filozofią, konsekwencją wolności jest wybór między dobrem i złem. Zacznę więc od wolności wyboru, mojego wyboru. Wybrałem fizykę jako swoją drogę naukową. To szczególna dyscyplina. Ograniczenia fizyczne sprawiają, że choćbyśmy chcieli czegoś bardzo dokonać, to jednak prawa fizyki mówią stop. Nie da się ich ominąć. A jednak my fizycy próbujemy i czasem okazuje się, że przekraczamy te prawa. Bo czym są wynalazki? To dzieła umysłu pozwalające przekraczać dotychczasowe granice. Osiągnięcia fizyków przyniosły ludzkości tranzystory, lasery, ultrasonografy, aparaty rentgenowskie, tomografy, rezonanse magnetyczne i nośniki leków. Dzięki wynalazkom poprawia się standard życia. Fizyka przenosi możliwości człowieka dalej, wyżej i głębiej, paradoksalnie poza kres jego fizycznych możliwości. Cóż, gdy moja droga naukowa zbiegła się z drogą rektora, wolność nabrała jeszcze innego znaczenia. Szczególnego sensu nabrało bowiem poszukiwanie prawdy, kultywowanie wolności akademickiej w obszarze badań i dydaktyki, szacunek dla odrębnych poglądów, poszanowanie praw człowieka, patrzenie w przyszłość, wyglądanie tego, co nowe i pielęgnowanie tradycji. Rektor inaugurujący rok akademicki w Todze to nie tylko zwyczaj oparty na tradycji, to coś więcej. Pokazujemy, że jesteśmy wierni idei, która przyświecała założycielom i fundatorom uniwersytetów. Dlatego pragnę bardzo podkreślić, że sprzeciwiam się próbom ograniczenia zagwarantowanej konstytucją swobody w poszukiwaniu prawdy, wolności prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Nie mogą być one ograniczane. Jako wspólnota akademicka daliśmy temu wyraz wielokrotnie. Mówi się, że wolność kończy się tam, gdzie naruszane są prawa innych. Jak więc w tym kontekście odnieść się do tak zwanej wolności słowa? Proszę zwrócić uwagę, jak ważna jest rzetelność w opisywaniu rzeczywistości. Mam nadzieję, że te działania, choć w pewnym stopniu, przyczynią się do tego, abyście mogli Państwo powiedzieć mój uniwersytet. Drogie studentki i studenci, wykorzystajcie to, co oferuje wam Uniwersytet Wrocławski. Wspaniała kadra naukowa, możliwości wynikające z udziału naszego Uniwersytetu w Międzynarodowym Sojuszu Uczelni Arcus oraz bycia jedną z 10 w Polsce uczelni badawczych. Pomagamy również finansowo w osiąganiu naukowych celów. 1 000 000 zł przeznaczyliśmy w tym roku na stypendia dla zdolnych studentów, którzy dopiero rozpoczynają naukę na Uniwersytecie. Życzę wam samych dobrych wyborów. Jednego już dokonaliście. Jesteście tu dziś z nami.
Jesteśmy dumni z naszych młodych naukowców, doktorów i doktorantów, którzy pozyskują fundusze na swoje badania, między innymi z Narodowego Centrum Nauki i wielu innych programów krajowych i zagranicznych. Nasze badaczki i nasi badacze uzyskują stypendia, nagrody i wyróżnienia za swoje badania naukowe. Bardzo się cieszę i jestem z was dumny. Doświadczonym koleżankom i kolegom dziękuję za wspieranie młodych badaczy w osiąganiu i realizowaniu ich naukowych pasji. To od was, drogie grono profesorskie, młodzi czerpią inspirację. Wasze wsparcie jest nieocenione. Pamiętajcie przy tym, że to oni nas zastąpią kiedyś i będą ten uniwersytet kształtować w przyszłości. Dziękuję wszystkim pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi, którzy dbają o codzienne funkcjonowanie uczelni. Szanowni Państwo, bez waszego zaangażowania nasza uczelnia nie rozwijałaby się tak dynamicznie. Chcę podkreślić, że rozwijamy również współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi. Podpisaliśmy ważne porozumienie o wzajemnym korzystaniu z aparatury badawczej z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym. Każdy z nas tu obecnych dokonał w życiu niejednego ważnego wyboru. Naukowcy wybrali swoją drogę naukową, a studenci wybrali naszą uczelnię i tu spędzą najbliższe, być może najważniejsze, najpiękniejsze lata w swoim życiu. I na sam koniec nie lękajcie się, a to w kontekście wykładu pana profesora Jerzego Kocha, którego serdecznie witam, o pedagogice strachu, którego będziemy mieli zaszczyt za moment wysłuchać. Cieszę się, że jesteśmy razem w tej pięknej, barokowej auli leopoldyńskiej, że wybraliście Uniwersytet Wrocławski, wspaniałą uczelnię. Quod bonum, Felix Faustum, fortunatum quae sit.